Cześć Wam, dzień dobry, witam serdecznie. Rafał się kłania na test misji. Dzisiaj jest wspaniały odcinek u Sylwka na kanale Bez Zniewolenia. Polecam, bardzo serdecznie polecam. Dzięki niemu właśnie jestem tutaj zainspirowany. Zainspirował mnie jego film do działania i mój początek miał być inny, ale ponieważ doszły do mnie różne przemyślenia, sam sobie je wygenerowałem, jak jest, jak powinno być, a może nie powinno być i tak dalej. Może zaczniemy od tego. Sylwek poruszył temat. Nie, jako już jestem zwolniony, dziękuję, już nie muszę tego. To jest wszechobecny temat. Ludzie się pytają, skąd, dlaczego jeden się uzależnił, drugi nie. Więc Sylwek tam wszystko wyjaśnia i mówi o czynnikach, o predyspozycjach, o tym, kto ma większą możliwość, większe predyspozycje do tego, by się uzależnić od alkoholu. Ja spełniam z tych czynników wiele, właśnie ta składowa, no to nie musi być jeden właśnie czynnik, to może być parę. I przedstawiając taki portret alkoholika, na przykład mój, czyli rodzę się w złym domu, w patologii. Matka biologiczna chlała dużej ilości alkoholu, ale ja tego nie pamiętam, bo mam mało latek, czyli jestem nasączony tym alkoholem, prawdopodobnie też w ciąży i jako małe dziecko gdzieś tam może widzę, tylko tego nie pamiętam. Mam 3 latka, trafiam do bardzo dobrego domu, wspaniałego, gdzie nie ma w ogóle alkoholu, jest tylko i wyłącznie miłość. Ja nigdy w życiu nie widziałem, nie pamiętam z tamtej rodziny ani jednego kieliszka, nie mam takiego obrazu, po prostu nie mam, byłem za mały albo nie było jakiegoś czegoś drastycznego może. I tu trafiam, gdzie nie ma nic. No, lampka wina na Wigilię jako takie coś, no nie wiem, jakieś wydarzenie, wino, może krew Chrystusa, czyli tu już wchodzimy w religię. Dodatkowo tata imieniny Adam. I właściwie żyję sobie prawie beztrosko. Oprócz tego zobaczcie, bo już się pojawiają pierwsze jakieś kompleksy. Pierwsze PRL-owskie, dzisiaj ja nie wiem, czy tak jest na ulicy, ale chyba nie, bo dzieci chodzą w okularkach. I ja już na przykład od przedszkola, w szkole tam pierwsza, druga, trzecia klasa i mnie przezywali okularnik. To ja to pamiętam do dzisiaj, więc to działa. Bardzo źle działa na psychę. Właśnie ta prześmiewczość to podaje w tym wieku właśnie dojrzewania. Tych takich, obwiniesz się, dlaczego się z ciebie śmieją, dlaczego tak jest, dlaczego ci koledzy, te koleżanki są tacy dla mnie niedobrzy i przychodzisz i ci jest źle po prostu. Tu już się zaczynają pierwsze kompleksy, pierwsza nisko samoocen, tu już się kształtuje właśnie. I ja potem właściwie to, no tak, no byłem uśmiechnięty, by była radość we mnie przecież, miałem jak na PRL, to naprawdę miałem bardzo dobrze w domu. I potem było beztroskie życie, nic właściwie się nie działo do tego czasu, jak już niektórzy wiedzą, gdy miałem 20 lat, to mi umarła mama. Tu już jest takie małe załamanie mojej psychiki, mojego wszystkiego, mojego świata w ogóle, dlatego szybko szukam żony i dzisiaj siedzę i myślę i wiem o tym doskonale. I tu nie można obwiniać, nie mogę obwiniać tych, którzy mogliby mi na przykład wtedy pomóc, ale nie pomogli. Z różnych przyczyn, że jeżeli przychodzi, bo nie ma w tym filmie, bo to jest o czynnikach, ale przychodzi i teraz możemy gdybać. Jeżeli jest taki czynnik zapłon, jest jakiś zapalnik, czyli traumatyczne wydarzenie, tak jak w moim wydarzeniu pożar. Około miesiąca temu rozmawiałem z taką panią, ma
takiego znajomego. On był molestowany, gdy miał kilka lat. Dzisiaj ma parędziesiąt lat i do dzisiaj to pamięta, wpadł właśnie w alkoholizm. To jest tak, że jest jakaś szansa jednak za młodu. Ja nie skorzystałem po pożarze, nie skorzystałem, nie wiem, jakoś, no, sam przecież nie wpadłem na to, już lecę, choć wiedziałem, że jest taki pan doktor Borys, specjalnie właśnie po pożarze dla nas zarezerwowany, to nazwijmy. I no, mnie nikt nie wziął za rączkę na przykład. No, właśnie, no to teraz tutaj będzie burza, że za rączkę. No tak, no przecież to nie jest takie proste. I dzisiaj sobie przypomniałem bardzo istotną rzecz. Powrót do kompleksów. Przecież ja 2 lata po pożarze chodziłem w rękawiczce uciskowej, żeby nie było przerostu blizn, i w takim rękawie też. To jest pikuś niby, prawda? Że ojej, co to jest? Przecież to nie są te czasy. To nie są te czasy, a poza tym młody, fajny chłopak tutaj w jakichś rękawiczkach, to jest chwytanie się w tramwaju, w autobusie. Chociaż też miałem auto, no ale na no, różne są okoliczności, czy w urzędach, czy gdzie indziej, i to są właśnie te kompleksy. I wstyd, po prostu wstyd, zażenowanie. Ja wiem, że inni sobie też musieli to jeszcze w gorszych sytuacjach radzić, bo mieli na przykład całą głowę w takiej masce i no, nie będę mówił kto, nie ma takiej potrzeby, ale na przykład z tej osoby się wyśmiewali. No, Fantomas, jakieś przezwiska były, gdy szedł ulicą. Wyobraźcie sobie przez rok czy przez dwa w masce, tylko z otworem na oczy i jamę ustną nos. I to jest właśnie to, że jeżeli zostajesz bez pomocy, jeżeli no mnie nikt nie wziął za rękę, jeszcze raz powtarzam, nie chcę tu obwiniać taty, ciotki, wujka czy dziewczyny. Nie każdy, jeżeli ktoś siedzi cicho i nic mu nie jest, ja z siebie to wywaliłem parę dziesiąt czy ze 100 razy, jak to było, ale to we mnie tkwiło. I teraz, jeżeli ja miałem luźne, fajne, beztroskie życie i najważniejsze było tylko się uczyć i nic więcej, to człowiek taki jak ja, pozbawiony w zasadzie tych właśnie dopaminy, serotoniny, endorfin, ja to znalazłem po prostu w alkoholu. To ukojenie, ten lepszy nastrój, samopoczucie. I w tym momencie bardzo łatwo jest się uzależnić, pojechać dalej, bo jeżeli mi nic nie daje, ja niby z siebie już to wszystko wywaliłem, ale szukam tego rozwiązania i skoro czuję, i jeszcze na początku nie wiem, że to mi nic nie daje, a się pogrążę, jeszcze nie wiem o tym, to mi dzisiaj daje, a ja się budzę i nadal jestem po pożarze i się nic nie zmieniło. Także no, trzeba chyba reagować wcześniej. Jeżeli ktoś trzyma to w sobie, był molestowany, miał jakiś wypadek, śni mu się zdarzenie, czy właśnie pożar, czy topi się. Jeżeli się go zostawia z tym, to faktycznie to ja dzisiaj mogę powiedzieć, że mnie to. Zobaczcie, jaki fajny jest ten kanał. To prowadzenie to jest moja naprawdę, to jest moje wchodzenie w swoje wnętrze. I teraz naprawdę warto oglądać różne kanały, bo tu się dowiesz, tam się dowiesz i ja też się dowiedziałem. To mnie skłoniło do tego, że tak, tutaj mówię o czynnikach, czy ktoś ma biologiczne uzależnienie, czy właśnie jakieś bytowe, że obserwuje, czy potrzebne jest uduchowienie i tak dalej. Ale chodzi mi o ten zapalnik, że gdyby, i teraz można gdybać, a czy ja bym był fajnym panem od kamery, operatorem kamery i był dzisiaj, może, bo zawsze jest taka szansa, może byłbym filmowcem zacnym, bo miał być przede mną wtedy, na tamte czasy, Polsat, inne sprawy, ale to się wszystko skończyło z tym wypadkiem. Nie mówię o Hollywood, ale może bym był operatorem filmowym, na przykład filmu kinowego, fabularnego. I dzisiaj
Nie mogę mieć. Ja dzisiaj mogę mieć pretensje do losu Boga siły wyższej. Prawda? I ja wiem, że to jest, że ten zapalnik i że tak było. I jak ja oglądam wideo z 93 i 4 roku, jeszcze przed pożarem, jestem fantastycznym chłopakiem. No. I tu nikt mi nie powie, że bo ciężko, niektórzy zarzucają, bo ty oglądasz młode czasy wspaniałe. No właśnie, młode, ale to tylko właśnie jakby odciął z dniem pożaru. To już był koniec. To już był koniec tego Rafała, bo to jest przygnębienie olbrzymie. To jest cierpienie, to jest widzenie, to jest zapach tych ludzi palonych i to zostaje, to nie ma bata, że to nie zostaje. I później niby nawet, jeśli się kogoś ma, jest się w związku, to i tak to przecież w głowie cały czas siedzi. I tutaj, i to są te dwie sroki. Tutaj jestem z kimś, tak naprawdę jestem w duchu przygnębiony, brak tych pozytywnych impulsów, nic, w zasadzie jak coś cieszy, to tylko chwilę. No i do tego też jeszcze do mojego alkoholizmu się przyłączają takie rzeczy jak hedonizm, czyli robienie sobie dobrze, jakkolwiek to pojmujemy, no, same przyjemności, to jest to właśnie. I, to już kiedyś mówiłem w którymś odcinku, brak umiaru we wszystkim. Jak coś robić, to na maksa. To chyba też ma związek z tą sinusoidą, że właśnie albo max, albo kompletny dół, nic na równi. I nie ma zaczętej pizzy, choćby pęk, zeżrę ją do końca. Znaczy już to w czasie przeszłym, bo już się tego uczę. Czekoladę też mogę sobie odłożyć na później, ale zawsze tak żyłem. I dzisiaj mam smutek w sobie, że może, bo to jest to gdybanie, ale jest też ryzyko, że kiedy będzie następna możliwość, kiedy przyjdzie taki moment dla takiej osoby właśnie z tymi czynnikami, który spełnia te wymagane do bycia alkoholikiem czynniki, to wcześniej czy później to może być. Wcześniej czy później to może wybuchnąć, jak nie z powodu pożaru, to z powodu tragedii jakiejś rodzinnej. Tfu, ginie dziecko, przejeżdżam, nie radzę sobie, bo przejechałem i to całkiem niechcący przejechałem na przykład matkę w ciąży, no, kogokolwiek, no, ale to jeszcze, żeby dodać dramaturgii i później siedzę, myślę o tym i nie mogę wytrzymać. I czyli niektórzy dadzą radę, którzy tych czynników nie mieli, albo może mieli jeden z nich, a to nieradzenie sobie później się kończy, czy może się skończyć alkoholizmem właśnie. A ci, którzy nie spełniają, on nawet nie wpadnie na to, to znaczy nie wpadnie, on nie będzie wiedział o tym, jak weźmiemy parę łyków piwa, czy już pił kiedyś może gdzieś tam właśnie okazjonalnie alkohol, on jeszcze wtedy tego nie wiedział, że to mu przynosi ulgę. Także to muszą być te predyspozycje jednak. No i tak chciałem dzisiaj właśnie się wygadać, zakończyć. Dziękuję Sylwku, bo to jest bardzo dobry, to jest zacny materiał. No co, to już nie trzeba nic dodawać, a ja widzom dziękuję i zapraszam. Na końcu jest zaproszenie do filmu, do Sylwka z kanału Bez Zniewolenia.